Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 7 tygodnia wielkanocnego, a więc... Tak Z wolna zbliżamy się już tak do uroczystości zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny, ale tymczasem jeszcze dzisiaj czytamy dalej Ewangelię świętego Jana, tylko że skaczemy do rozdziału 21 i skupiamy się na wersach od 15 do 19. To, co za chwilę przeczytam, to się dzieje po, takim, po takiej słynnej scenie cudownego połowu, kiedy to uczniowie prawda, poszli łowić ryby, całą noc nic nie złowili, a rankiem, kiedy świt zajaśniał, Jezus stanął na brzegu i zachęcił ich, żeby zarzucili sieci na, drugie, na drugą stronę. No i potem słynne śniadanie z Jezusem przy ognisku. Natomiast co się dzieje potem, kiedy już zjedli to śniadanie? Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie. I rzekł do niego: Panie, ty wiesz, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się ze wyciągniesz ręce swoje, a nie cię i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedziałaby, zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego: Pójdź za mną. <laughs> Oto jest Ewangelia. I ta Ewangelia, no dosyć znana, te, te słynne pytania Jezusa do Piotra, być może nawet kiedyś już słyszeliście, że. Tam jest pewna taka gra słów określających różne, różne formy, różne poziomy miłości. No tu tłumaczenie polskie próbuje tą grę słów oddać właśnie wkładając w usta Jezusa słowo miłujesz, a w usta Piotra kochasz. Niektórzy mówią, że lepiej byłoby przetłumaczyć to słowo, którego Piotr używa, czyli fileo, jako lubię cię, panie. No są różne takie pomysły, jak tą grę słów Oddać. Natomiast yy, zanim do tej gry słów dojdziemy, to proszę zauważyć, że w pewnym sensie te pytania Jezusa, te uparte pytania Jezusa, oczywiście to, że jest ich trzy, no to też wielu autorów odnosi do trzykrotnego zaparcia się św. Piotra, ale ogólnie jak się spojrzy głębiej jeszcze, to może odnieść wrażenie, że to jest pewne streszczenie, ten dialog Jezusa z Piotrem, to jest pewne streszczenie historii w ogóle relacji Piotra i Jezusa, Jezusa i Piotra. Że właściwie to tak wygląda życie Piotra i chyba życie każdego z nas, że Jezus nieustannie przychodzi z pytaniem o miłość. Nieustannie przychodzi i pokazuje swoją miłość i pokazując swoją miłość do mnie, automatycznie pyta o moją miłość do Niego, prawda? I zobaczcie od czego się w ogóle zaczyna historia świętego Piotra. No, właśnie od cudownego połowu. Historia relacji Piotra i Jezusa, Jezusa i Piotra, właśnie zaczyna się od cudownego połowu i zmierza do cudownego połowu. Tylko te sceny, jakby są no, po jakby dwóch stronach lustra, nie? czy dwóch stronach medalu, niby są podobne, niby schemat jest bardzo podobny. Też Piotr ze swoimi spół, wspólnikami łowi całą noc ryby i nic nie łowi, i też Jezus, prawda, staje na brzegu, naucza ludzi, wreszcie wsiada do łodzi Piotra i zachęca go, żeby wypłynął na głębę i zarzucił sieci z drugiej strony. Nie? I, i, I wtedy Piotr do, doświadcza wielkiego, cudownego połowu. Bardzo podobne są te sceny. Ja nawet mam w swoim kościele parafialnym taką ambonę. I po dwóch stronach tej ambony są wyrzeźbione właśnie te dwie sceny. To jakiś geniusz teologiczny to zrobił. Tak to ułożył, bo właśnie po jednej stronie ambony jest wyrzeźbiona scena z początku, początku całej przygody uczniów z, Jezus, z Jezusem. Właśnie ta początkowa scena cudownego połowu, a z drugiej strony bo on jest właśnie wyrzeźbiona, ta scena cudownego połowu już po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy w tej scenie właśnie widać, dokąd Jezus tych uczniów doprowadził, dokąd Jezus tych uczniów doprowadził. Ale właśnie wróćmy do Piotra. Zobaczcie, proszę Państwa, że pierwsza reakcja Piotra na doświadczenie spotkania z Jezusem, na doświadczenie tego cudownego połowu. Jakoś Piotrowi się otwierają oczy, kim w ogóle jest Jezus. On pada mu do nóg w tej łodzi i wykrzykuje takie słynne słowa: Od, Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Wyjdź ode mnie, panie. To są jakby echa trochę Eucharystii, proszę Państwa. To wyjdź ode mnie, wyjdź ze mnie właściwie. Nie? Dosłownie tak mówi święty Piotr. To, to właśnie to są. Echa, jakby Eucharystii, echa tego, co my mówimy przed Komunią Świętą, panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do serca mego. Nie? To Piotr, jakby właśnie to woła, panie, nie jestem godzien, wyjdź ze mnie. Nie? Że jakby on do, do niego to dociera, nie? kto się składa w nim. To trochę tak jak na ostatniej wieczerze, dalej Piotr walczy z Jezusem. Prawda? I mówi, nie, Panie, Ty mi nigdy nóg nie będziesz użył, umywał. I to jest właśnie ten problem, że jakby Piotr ciągle stawia się pod nad Jezusem, nie? aż do słynnej sceny pod Cezareą Filipową, kiedy słyszy wprost, że jesteś szatanem, bo ty próbujesz prowadzić mnie, a nie iść za mną. Prawda? do tej słynnej sceny pod Cezareą Filipową, nie? że dopóki próbujesz prowadzić mnie, stawiać się ponad mną, wiedzieć lepiej ode mnie, no to jesteś szatanem, jesteś przeciwnikiem. Nie? Twoje miejsce jest za mną. Właśnie tu proszę wziąć pod uwagę, że Jezus nie powiedział świętemu Piotrowi zejdź mi z oczu szatanie, tylko powiedział mu mu satana, czyli jakby za mną szatanie. Nie? Dopóki próbujesz iść przede mną i mnie prowadzić i decydować zamiast mnie, Mówi Jezus, no to jesteś szatanem, jesteś moim przeciwnikiem, jesteś moim wrogiem. Ale możesz wrócić na swoje miejsce, czyli za mnie i pójść za mną, i wtedy będziesz znowu Piotrem. To jest bardzo ciekawa ta Ewangelia. To u świętego Mateusza w 16 rozdziale jest bardzo dokładnie opisana ta scena pod Cezareą Filipową. Właśnie kiedy Jezus najpierw obiecuje Piotrowi, że ty będziesz skałą, nie? Ty jesteś Piotr ty jesteś opoka, ty jesteś skała, na tej skale zbudujesz swój kościół, prawda? A potem, kiedy Piotr jakby upojony tym wyborem próbuje właśnie decydować za Jezusa, próbuje Jezusa prowadzić, no to właśnie słyszę, że jesteś mi zawadą, jesteś mi zawadą i tu pada takie słowo skandalon, które opisuje taki kamień, który leży na drodze i, i można się od niego, o niego potknąć i narobić sobie biedy, nie? Że właśnie Piotr, ten kamienny Piotr, nie, ten skalisty Piotr, ten skalnik, nie? Petros, nie? skalnik, Petros. Prawda? Jeżeli idzie za Jezusem, jest skałą, na której może się oprzeć cały Kościół i bramy piekielnego nie przemogą, ale jak próbuje wyjść przed Jezusa, to się staje kamieniem zgorszenia, nie? staje się kamieniem, o który wszyscy mogą się potknąć i, i, i wypaść z drogi, nie. Czy bardzo ciekawy obraz i bardzo ważny obraz. Nie? I właśnie to jest coś, co Piotrowi ciągle dolega, nie? że no, Piotr jakby jest bardzo dobrym obrazem człowieka chorego na grzech pierworodny i pewnie dlatego właśnie jego Jezus wybrał na pierwszego papieża. I tego chyba Piotr nie zrozumiał za życia ziemskiego Jezusa. Trzeba było całego dramatu męki Jezusa, śmierci, zmartwychwstania, trzeba było dramatu upadku Piotra, żeby wreszcie do Piotra to dotarło, nie? Żeby wreszcie do Piotra to dotarło, że, yy, że ja nie muszę udowadniać Jezusowi, że jestem wart wyboru. Że w ogóle to jest niemożliwe, żebym miał ja udowodnił Jezusowi, że jestem wart wyboru. I zobaczę, że to jest coś, co nas dotyka, nie? Że my zachwyceni Jezusem, zachwyceni miłością Jezusa, zachwyceni tym, że Jezus do nas przychodzi, bardzo często chcemy coś Jezusowi udowodnić. Ja Ci teraz Jezu pokażę, jak Cię kocham, udowodnię Ci, nie? Udowodnię Ci, że kocham Cię bardziej aniżeli Ci, udowodnie Ci to. I, i Piotr to mówi: tak, Panie, tak, Ty wiesz, że Cię kocham, Ty wiesz, nie? I jakby dlatego w moich oczach no, ten dialog z Piotrem, ten dialog Jezusa z Piotrem, no troszeczkę jest właśnie takim streszczeniem tych dramatycznych relacji Piotra z Jezusem i dramatycznych relacji każdego z nas z Jezusem, bo my wszyscy zmagamy się z pychą, która jest pozostałością grzechu pierworodnego z nas, w nas straszną pychą, która mutuje, która się przejawia w, właśnie w różnych momentach naszego życia. I szczególnie właśnie jest trudna w relacjach z Jezusem. Nie? Kiedy ciągle. Ciągle dochodzi do tego, że my jakby tracimy troszeczkę balans, tracimy swoje miejsce, tracimy, tracimy punkt odniesienia, sięgamy za wysoko, próbujemy za dużo, niby w dobrej wierze, niby w dobrej woli, nie? bo chcemy pokazać Jezusowi, jak go kochamy, chcemy mu to udowodnić. Nie? Prawda? Chcemy się wykazać. Niemniej jednak już to jest błąd, nie? już to jest błąd. Bo, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my się wykazali przed Jezusem, ale żebyśmy się zachwycili Jego miłością, Jego łaską, nie? żebyśmy doszli do życia łaską, do życia łaski. No i właśnie ten cały dialog pokazuje, jak Piot dochodzi do tego, do życia łaski. Nie? I on po pierwsze musi dojść do tego, żeby nas tego później uczyć, jako papież. Jako pierwszy papież, jako wzór i ideał wszelkiego papieństwa, święty Piotr potrzebuje sam przejść tą drogę aż do właśnie życia łaską, życia w radości, nie? w radości łaski, żeby nas tej radości uczyć, radości, której nikt nie może nam odebrać. Teraz, na czym to wszystko polega? Widzicie, no właśnie, ja bym tutaj mógł rozbierać tą Ewangelię na części pierwsze, analizować te greckie słowa. Natomiast, może powiem same wnioski, to o co mi chodzi tak naprawdę. Że chodzi o dostrzeżenie takiego faktu, że ja wcale nie jestem lepszy od innych, ja jestem zwyczajny. Nie jestem ani najlepszy, ani najgorszy, jestem zwyczajny po prostu jestem zwyczajny. I że Jezus wybrał mnie, wybrał mnie nie dlatego, że ja się czymś wyróżniam. Tylko z łaski mnie wybrał. W ogóle z łaski stałem się kimś istniejącym. Z łaski w ogóle zostałem wybrany do tego, żeby żyć i żeby być człowiekiem. Jakby tu się zaczyna łaska i to jest absolutnie fundamentalna łaska. Po pierwsze, po pierwsze zostałem z łaski Bożej, z łaski Bożej zaproszony do tego, żeby żyć, żeby być istotą żywą i żeby być człowiekiem. Nie? I dopóki ja żyłem tą łaską, kontemplując tą łaskę, łaskę życia, którą otrzymałem, łaskę człowieczeństwa, łaskę bycia obrazem i podobieństwem Boga, zostałem wybrany bez moich żadnych zasług. Nie dlatego, że byłem lepszy od innych, czy gorszy od innych, że się czymś wyróżniałem, że czymś zasłużyłem na to. Bo mnie przecież nie było. Nie było mnie. Więc czym się mogłem wykazać? Czym mogłem sobie zasłużyć? Nie było mnie. Prawda? I teraz Pan Bóg z łaski, z łaski, z łaski wybrał akurat mnie, akurat ten kawałek nicości, o, o ile w ogóle nicość można dzielić na kawałki, ale właśnie akurat ten kawałek nicości obdarował łaską. Łaską bycia, łaską istnienia i też bycia człowiekiem. Nie kamieniem, prawda, nie trawą, nie zielskiem jakimś, nie zwierzakiem, ale właśnie człowiekiem, nie? Otrzymałem łaskę, łaskę niepojętą, łaskę darmową, łaskę niezasłużoną, łaskę, nie? łaskę, która pochodzi tylko i wyłącznie z miłości Boga, z jego dobrej woli, z jego życzliwości. No, u nas po polsku to słowo łaska to trochę tak brzmi średnio, nie? bo to wygląda trochę tak, jakby Panu tak, no, no, robię ci łaskę nie? i cię stworzę, nie? prawda? Natomiast ciekawiej brzmi ciekawiej brzmi to słowo po grecku na przykład, Haris, jest bardzo blisko spokrewnione ze słowem chara, czyli radość nie? radość. I to jest właśnie prawdziwy wymiar łaski. To kontemplowanie tego, że ja żyję, jestem człowiekiem z łaski Boga, dziś, dziś, z, łas, z jego łaski dziś się obudziłem. Z Jego łaski odkrywam, że żyję, z Jego łaski odkrywam, że w ogóle jestem człowiekiem. To prowadzi do radości. Tak, i jeszcze ta świadomość, nie? o, tutaj jest właśnie ten smutek świętego Piotra, bo do czego doprowadza Jezus Piotra w tym dialogu? No, pozornie do smutku, do zasmucenia, ale sedno jest w tym, że jakby Jezus cierpliwie Piotra doprowadza do odkrycia, że ja niczym sobie nie zasłużyłem, niczym nie jestem w stanie sobie zasłużyć. W niczym nie jestem lepszy od innych, w niczym nie jestem gorszy od innych. Jestem po prostu zwyczajny, przeciętny. Nie ma we mnie, obiektywnie nic. Nie ma we mnie, obiektywnie nic. Co byłoby warte miłości, co, co, co byłoby warte łaski. Właśnie Jezus doprowadza Piotra do takiego odkrycia, do, do zrozumienia tego. Nie? Właśnie. By, Pewnie słusznie to się odnosi do tego trzykrotnego zaparcia Piotra, że ewangelista Jan to podkreśla, że Piotr się zasmucił, że trzeci raz mu powiedział. Trzeci raz mu powiedział. Prawda? Do Piotra to dotarło, nie? Do, do Piotra i, i za trzecim razem Piotr już nie odpowiada, tak, panie. Nie? Mówi, panie, ty wszystko wiesz. Panie, ty wszystko wiesz. Bo ja się to nagle wszystko przypomina, że on mi na ostatniej wieczerzy to powiedział. On mi to powiedział pod Cezareą Filipową. On mi to powiedział w Łodzi podczas cudownego połowu. Tylko dlaczego my nie słyszymy tego, co Jezus nam mówi? Dlaczego potem patrzymy wstecz i się pukamy w głowę, że przecież wszystko było mi dane na tacy, przecież Pan mi wszystko mówił? Dlaczego ja nie słuchałem pycha? Pycha, która jest zapatrzona sama w siebie i pycha, która lubi sobie coś zawdzięczać. Dla pychy życie łaską, nie? To doświadczenie, że ja dziś żyję i istnieję w ogóle z łaski Boga. Że jestem tym, kim jestem dzięki Jego łasce, prawda? Dla Pychy to jest straszliwe doświadczenie. Pycha potrzebuje zawdzięczać coś sobie, nie? celebrować siebie, nie? celebrować swoje osiągnięcia, swoje zasługi. Dlatego chrześcijaństwo spotykało się z tak straszliwie złym przyjętym, przyjęciem wśród np. faryzeuszy. Nie? Którzy właśnie celebrowali to przekonanie, że religijność polega na zasługiwaniu i na celebrowaniu swoich zasług, nie? na prezentowaniu swoich zasług i że te moje zasługi to właśnie czynią mnie lepszymi, lepszym od innych. I Teraz nagle przychodzi Jezus i nam to odbiera, to do czego się przyzwyczailiśmy, bo pokazuje, że tu nie chodzi o zasługi, tu chodzi o jego darmową łaskę życie w radości z tego, że ja właśnie bez zasług zostałem zaproszony do bycia istotą żywą. Bez zasług, bez zasług zostałem zaproszony do korzystania z owoców zbawienia, które wysłużył Jezus mi nie dlatego, że zasłużyłem, tylko dlatego, że jestem grzesznikiem. To jest to, co przypomina święty Paweł, bo to jest też doświadczenie świętego Pawła, ten dialog tutaj, pod, ten dialog tu nad jeziorem, to też jest doświadczenie świętego Pawła i doświadczenie każdego z nas. Dlatego to jest takie ważne. nie? Święty Paweł mówi, Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. On to podkreśla. Grzesznikami, tą sens natury, zasługującym na gniew, a nie na łaskę. A on mówi, nie dość, że Pan Bóg daje nam łaskę życia, istnienia, bycia ludźmi, to jeszcze daje nam łaskę zbawienia w swoim synu, daje nam swojego Syna. Mówi, czyż Bóg, który dał nam swojego Syna, nawet tam Syna nie żałował, czy, czy taki Bóg nam wszystkiego nie daruje? Nie, tylko właśnie chodzi o to, żeby dojść do tej radości życia łaską, żeby pozwolić, żeby umarła we mnie pycha, która bez przerwy chce coś sobie zawdzięczać i która chce budować na sobie, na sobie, na swoich zasługach, na swoich wymysłach, na swoich osiągnięciach, a obudziła się we mnie pokora, pokora, która skutkuje właśnie tą radością, radością życia łaską. Łaską, że ja każdego dnia, dzień po dniu, chwila po chwili doświadczam niepojętej łaski Boga który mnie, grzesznika, grzesznika, który tyle błędów narobił w życiu, tyle razy się pomylił, tyle razy się rozminął z Jezusem. Właśnie i, i doświadczam nieprawdopodobnej łaski, że Pan Bóg dalej mnie chce, dziś mnie chce, dziś mnie zaprasza, żebym Jemu towarzyszył. Właśnie to jest to. Pójdź za mną. A kolutej moi to właśnie trzeba by przetłumaczyć, towarzysz mi. Prawda? Chcę, żebyś mi towarzyszył. Zapraszam Cię, żebyś mi towarzyszył. I zaraz właśnie ci, którzy to zrozumieli, to z radością towarzyszą Jezusowi, gdziekolwiek ich poprowadzi. Nawet jeżeli Jezus zaprosi, żebyś mi towarzyszył w krzyżu, w cierpieniu, w bólu, nie? w poniżeniu, to nieważne, ważne że tobie, Jezu. I ja chcę Tobie towarzyszyć, bo po pierwsze jestem zachwycony łaską, którą mi co chwila udzielasz, łaską życia, istnienia, bycia człowiekiem, łaską zbawienia, łaską Twojej miłości, choć ja niczym się nie wyróżniam. Przecież jestem takim samym grzesznikiem jak inni. Wiecie, bo pycha lubi takie słówko: naj. I jak pycha nie może sobie budować dobrego samopoczucia z tego, że jestem najlepszy, to pycha będzie sobie podbijać bębenek, że jestem najgorszy, największy grzesznik na świecie. To ja. Nie? Prawda? jak pycha usłyszy, że prawda, w oczach Bożych wielkością jest być zwyczajnym, nie? No to pycha że mówić, o, ja jestem najbardziej zwyczajny na świecie, już nikt nie jest taki zwyczajny jak ja. Pycha. Bardzo łatwo mutuje. Natomiast właśnie, co pomaga na pychę i na jej smutek? Dziękczynienie, wdzięczność. Nieustanne dziękczynienie. Nieustanne dziękczynienie. Pokora, dziękczynienie, właśnie, dostrzeganie tego, że wszystko jest darem Chrystusa, darem Jego miłości, miłości niedościgłej, miłości, której ja nie jestem w stanie dosięgnąć. I że jestem kochany jako ten, który Jezusowi nie potrafi odpowiedzieć miłością na miarę Jego miłości. Właśnie, więc to jest, widzicie, pierwszy punkt. Dojść właśnie do tej radości życia łaską, że ja dziś żyję z Jego łaski, dziś jestem zbawiony z Jego łaski. Dziś jestem tym, kim jestem, jak mówi św. Paweł, za łaską Boga. Za łaską Boga. I mogę zrobić to, co robię za łaską Boga, który mnie zaprosił. Mnie kawałek nicości zaprosił, żebym z Nim razem towarzyszył Mu i przeżył razem z Nim ten dzień. I Jemu towarzyszył w tym, do czego mnie dziś zaprasza. Dziś, prawda? Czyli w tym, do czego, co dziś do mnie należy. To tak łatwo poznać, do czego mnie Bóg zaprasza dziś, nie? Więc to jest właśnie pierwszy punkt. Dojść do takiej radości, radości życia łaską. Nie? Ale to, proszę Państwa, jest nie wszystko. Ale to, proszę Państwa, jest nie wszystko, bo po pierwsze jest radość, ale po drugie, jest też coś takiego jak świadomość. Nie? Świadomość, kim jestem bez tej łaski, kim jestem, jeżeli od tej łaski się odłączę i spróbuję sam. I tej świadomości też święty Piotr potrzebował. Że dlatego te trzykrotne pytania gdzieś mu przypominają upadek na dziedzińcu arcykapłana, kiedy ja spróbuję sam, kiedy ja spróbuję sam po swojemu, prawda, i kim wtedy się staje, i ta świadomość nam, ludziom chorym, na pychę jest bardzo, bardzo potrzebna, żeby ta świadomość utrzymała mnie przy Jezusie. Nawet wtedy, kiedy minie zachwyt nad miłością Jezusa, który umiłował mnie jako tego, który na miłość Synie zasłużył, który umiłował mnie z łaski, nawet jeżeli minie ten, ten zachwyt, to żeby została ta świadomość, co się stanie, jeżeli ja od Chrystusa się odłączę. I właśnie Jezus pokazuje Piotrowi, że jego droga rozwoju, rozwoju duchowego ma właśnie w tym kierunku prowadzić. Mówi, gdy byłeś młodszy, to chodziłeś, gdzie chciałeś, robiłeś, co chciałeś. Nie? Po swojemu, sam. Nie? Ale gdy się zestarzejesz, gdy dojrzejesz, gdy dojrzejesz w wierze, gdy, gdy, gdy dojrzejesz w rozwoju duchowym, to pójdziesz tam, gdzie dziś nie chcesz. nie, Prawda? Kto inny cię przepasze, kto inny i, i cię poprowadzi. Mówi, wyciągniesz ręce, rozciągniesz ręce, jak ektejno. To słowo mi się ciągle kojarzy właśnie z tym rozciągnięciem rąk Jezusa na krzyżu. Prawda? I święty Jan zresztą to potwierdza, bo mówi, to Jezus powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią Piotru wielbi Boga. Właśnie chodzi o dojście właśnie do takiego punktu, że ja towarzyszę Jezusowi z zachwytu nad Jego miłością. Chcę Mu towarzyszyć, ale towarzyszę Mu też ze świadomości, kim będę, kim się stanę, jeżeli się od Niego odłączę. I dlatego święty Paweł na przykład mówi że cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej. Bo po pierwsze, widzicie, jeżeli ja w moim istnieniu, w ogóle w tym, że żyję, że istnieję, że, że jestem człowiekiem, dostrzegnę łaskę Boga, prawda? To moja radość będzie nie do złamania, bo cokolwiek tokolwiek mi zrobi, to cały czas to będzie doświadczenie istnienia. Jeżeli ja dojdę do radości istnienia, do radości właśnie życia łaską, nie? Do radości, która wypływa z widzenia tego, że właśnie tu teraz w tej chwili otrzymuję łaskę bycia istotą żywą. Że jestem właśnie tu teraz w tej chwili zaproszony do Towarzyszenia Jezusowi. Jeżeli ja dojdę do takiego patrzenia na życie, to możecie mnie torturować. Dla mnie to będzie tylko Towarzyszenie Jezusowi Torturowanemu. Radość towarzyszenia mu. Prawda? Yy, więc właśnie, więc. To jest pierwsza rzecz, nie? o tym mówi święty Paweł, kiedy mówi, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej, ale mówi też i o czym, o takiej stronie pokornej, nie? że nic nie może mnie odłączyć od miłości Chrystusa, bo ja wiem, że wszystko tej miłości zawdzięczam i wiem, kim się stanę, jak się dam odłączyć, choćby najgorszym torturom. Jeśli dam się odłączyć najgorszym torturom od Jezusa, to zostanie ze mnie tylko kawałek nicości, będzie ze mnie nic. Właśnie to jest to, co Jezus mówił o tym, że kto chce po ludzku zachować swoje życie, ten nie straci. Straci dlaczego? Bo dam się w końcu sprowokować do odłączenia się od Chrystusa. A tutaj chodzi właśnie o pielęgnowanie w sobie tej świadomości, tej pamięci, kim ja jestem, jeżeli się odłączę od Chrystusa. Kim ja jestem, jeżeli pójdę w swoją stronę, zrobię po swojemu. Sam na własną odpowiedzialność, po swojemu. I właśnie ta świadomość z drugiej strony przykleja człowieka do Jezusa. Z jednej strony jest zachwyt Jego miłością i pragnienie bycia z nim, ale z drugiej strony, właśnie jest jeszcze świadomość, kim jestem bez niego. Właśnie. Misterium Fascinozum i misterium Tremendum. O tym mówi właśnie tradycja duchowości katolickiej, nie? chrześcijańskiej. Że właśnie człowiek, żeby był w równowadze, to potrzebuje właśnie takich właśnie dwóch rzeczy. Misterium fascinozum, zachwytu nad miłością Chrystusa, który mnie umiłował, ale też misterium tremendum. Nie? Tremendum to mówi o, o, o pewnym, pewnej bojaźni, lęku. I się mówi, bojaźń Boża początkiem mądrości. Nie? I to jest właśnie ta bojaźń Boża, kim jest Bóg i kim jestem ja bez Boga. Kim jestem ja bez Boga, kim jestem ja bez Jego łaski. Kim jestem ja, jeżeli dam się od niego odłączyć? Kim jestem ja, jeżeli spróbuję sami po swojemu? Właśnie, i te dwie rzeczy trzymają mnie przy Chrystusie. Z jednej strony zachwyt nad jego zaproszeniem, a z drugiej strony, właśnie to misterium tremendum, ta świadomość, kim jestem bez niego. I właśnie chodzi o dojście do takich dwóch rzeczy. I wtedy idę z nim i za nim. Z jednej strony zachwycony, a z drugiej, str z drugiej strony pełen bojaźni. Bojaźń, która nie polega na strachu, na tym, żebym ja żył w strachu, tylko bojaźń ma, to jest życie w prawdzie. Nie? Życie w łasce jest nieuchronnie związane z życiem w prawdzie. Nie? I bojaźń Boża to jest właśnie życie w prawdzie. Nie? To jest pokora. Pokora jest życiem w prawdzie. Pokora nie jest umniejszaniem siebie czy jakimś upadlaniem siebie, tylko życiem w prawdzie. Nie? A prawda jest właśnie taka. Nie? Kim czyni mnie Bóg? I tu się rodzi wdzięczność. A kim jestem ja bez Boga? Nie? I tu się rodzi taki święty lęk przed tym, żeby od Boga się odłączyć. Nie? Właśnie, proszę Państwa, i kiedy Piotr dojdzie właśnie do tego, kiedy Jezusowi w ogniu codzienności, bo jak czytamy dalej w Piśmie Świętym, jak znamy historię Piotra, to to nie było, nie było różowo. Piotr jeszcze wiele błędów popełnił. Nie? I cała ta słynna historia o Piotrze, który gdzieś tam ucieka z Rzymu nie? i spotyka Jezusa, który idzie do Rzymu. Nie? Prawda? I Piotr, który się pyta, nie? to słynne pytanie Piotra kowadi z dominę. Dokąd idziesz Panie? I odpowiedź Jezusa. No, idę do Rzymu, dać się jeszcze raz ukrzyżować, skoro Ty uciekasz. I wtedy do Piotra dociera, no, a kolutej mój, pójdź za mną, zapraszam cię. My bardziej niestety zwracamy uwagę na to, do czego Jezus mnie zaprasza, a nie zwracamy uwagi na to, kto mnie zaprasza. I dlatego nie mamy radości. Nie mamy radości. I właśnie widzicie, w tym się wyraża moja miłość do Pana. Właśnie w tych dwóch rzeczach, nie? W świadomości, że wszystko jest Jego łaską, we wdzięczności za tą łaskę, nie? Po pierwsze, i w cierpliwym trwaniu przy nim, nie? w cierpliwym trwaniu przy nim, w świadomości tego, kim jestem bez niego. Nie? I moja miłość do, do Pana to jest właśnie cierpliwe trzymanie się Jego yy, za wszelką cenę i uparte wracanie za każdym razem, kiedy odkryłem, że dałem się w ten czy inny sposób odłączyć. Nie? I cierpliwe wracanie. Miłość do Pana to nie jest szukanie jakichś rzeczy, którymi ja się mogę przed Panem wykazać. Miłość do Pana to nie jest szukanie okazji, stwarzanie na siłę okazji, żebym ja, prawda, nie wiadomo co zrobił. No, tu mi się kojarzy święta Teresa z, z Awila. Ona jako młoda dziewczyna to miała takie marzenie, żeby, prawda, pokazać Bogu, jak ja Boga kocham i zostać męczennicą. Nie? I nawet namówiła kuzyna swojego i we dwoje zwiali z domu i... Szli już, prawda, w kierunku pozycji saracenskich, żeby saraceni ich złapali, poddali męczeństwu i żeby wykazali się przed Bogiem, jak go kochają. Nie? No, Pan Bóg tak to wszystko poukładał, że, prawda, Teresę tam schwytali, ale jej rodzina ją schwytała i zawróciła z tej błędnej drogi, bo to jest właśnie błędna droga, że ja na siłę szukam okazji, jakbyś tu Pan Bogu wykazać. nie? nie. Ja mam towarzyszyć Bogu w tym, do czego on mnie zaprasza, a nie szukać czym się wykazać to jest moja miłość. Natomiast takie próby wykazania się przed Bogiem, udowodnienia Bogu sobie ludziom, jaki to jestem naj, to jest po prostu karmienie swojej pychy. Dlatego widzicie na przykład w prawodawstwie Kościoła jest powiedziane, że wszelkie posty poza tymi nakazanymi, czyli piątkowymi, oraz ze środy popielcowej i Wielkiego Piątku, to wymagają zgody spowiednika. Dlaczego? Żeby między innymi spowiednik rozeznał, czy to przypadkiem nie jest karmienie swojej pychy. Właśnie, proszę Państwa. To jest bardzo ważny temat. To nie ma być karmienie mojej pychy. To ma być towarzyszenie Jezusowi i w tym się wyraża moja miłość. Że ja towarzyszę Jemu, a nie, że szukam na siłę czegoś, czym ja się wykażę i nakarmię tak naprawdę swoją pychę. To zawsze doprowadzi mnie do upadku, tak jak Piotra. No i Piotr potrzebował cierpliwie się tego w ogniu codzienności nauczyć. I my też się tego uczymy w ogniu codzienności. Po pierwsze, uczymy się czerpać radość z tego, że właśnie w tej chwili, istniając, żyjąc, będąc tym, kim jestem, odkrywam wielką łaskę Boga, która bez moich zasług mnie zaprosiła do tego, żebym był istotą żywą, i żebym był tym, kim jestem. Łaska niezasłużona. A po drugie, właśnie. Staram się widzieć w mojej codzienności to, co mnie spotyka, to, co do mnie należy, jako zaproszenie Chrystusa i ćwiczę się w tym, żeby wracać uparcie do towarzyszenia Chrystusowi, czyli do robienia z radością tego, co dziś do mnie należy, jako mojego własnego sposobu na to, żeby Jemu towarzyszyć. Jeśli kochasz Jezusa, zajmij się tym, co naprawdę do Ciebie należy. To jest Twoja miłość, to jest właśnie Twoja miłość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.